Jakub Ptak na co dzień trenuje w klubie bokserskim Jawor Team. Już w sierpniu tego roku zawalczy na Mistrzostwach Europy. Po wygranych eliminacjach młody pięściarz zakwalifikował się do kadry narodowej, z którą niebawem wyjedzie na obóz przygotowawczy do zawodów. Jawor Team swoją siedzibę ma w hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego 88, ale tym razem z drużyną spotkaliśmy się w SP7 w Jaworznie. O tę okoliczność pytamy prezesa klubu pana Włodzimierza Kromkę. Dostaliśmy taką wiadomość, że obiekt przy Piłsudskiego 88 jest przeznaczony do naprawdę priorytetowych sytuacji, które w tej chwili w Polsce są. Szczepienie Jaworznia. Zresztą bardzo przydatna sala, bardzo dużo tam ludzi przychodziło i szczepiło się i przychodzi. Do 7 lipca jest podpisana umowa odnośnie wynajmu tej hali naszej pod szczepienie. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 7 w Jaworznie przy Ławczanej 12, jest to wielka sprawa, przede wszystkim zasługa pani dyrektor tutejszej szkoły, za co oczywiście przed kamerami serdecznie dziękuję. Przyjęła nas pod swoje skrzydła już drugi raz. Mistrzostwa Śląska, które tutaj się odbywały, do tej pory są wspominane przez działaczy Śląskiego Związku i trenerów jako naprawdę świetnie zorganizowane. I tutaj właśnie w sali dyskotekowej jest dużo miejsca i fajna atmosfera, taka typowo można powiedzieć dla boksu, gdzie w izolacji zupełnej, powiedzmy od gwaru, od jakichś tam przychodzeń, robimy formę, a formę muszą robić zawodnicy, powiedzmy, i podtrzymywać tę formę. Droga do mistrzostwa nie usłana jest różami, to ciężka praca i wiele wysiłku. A jaką drogę musiał pokonać wychowanek Arkadiusza Małka, Jakub Ptak? Przed nami Arkadiusz Małek, trener klubu bokserskiego Jawor Team. Zdaje się, czeka nas ciekawe wydarzenie na skalę europejską. Zgadza się. Ostatnio wróciliśmy z takich kwalifikacji z turnieju selekcyjnego młodzików, w którym wystąpił nasz zawodnik Jakub Ptak. No i zwyciężył, bo Czech w walkach pokonał swoich rywali, zajął pierwsze miejsce, został zakwalifikowany do kadry Polski i będzie brał udział w przygotowaniach kadry do Mistrzostw Europy Młodzików, które odbędą się już w sierpniu, od 14 do 22 sierpnia, więc cały okres wakacyjny spędzi na obozach, na zgrupowaniach, będzie się przygotował do tego turnieju. Kuba startował w kategorii do 75 kg. To była jego kategoria wagowa. Nie wiem jeszcze, czy będzie w tej kategorii wagowej, czy nie będzie w tej niższej do 70 kg, ponieważ jego waga oscyluje w granicach 73 kg, więc to jest jak gdyby taki zapas, że może jeszcze zbić do tej lżejszej. Wszystko już będzie zależało od trenera kadry, który zadecyduje, w której wadze będzie mu po prostu łatwiej. O występ w kwalifikacjach pytamy również przyszłego mistrza. Miałem 3 walki. Pierwsze 2 walki były bardzo ciężkie. A finałowa już była taka lżejsza, lekko. Wygrałem w drugiej rundzie. Był 3 razy liczony. No, druga walka była chyba najcięższa walka, jaką miałem. Eliminacje były w tym roku w Grudziądzu. No, było nawet łatwo, nie najciężej, ale dałem radę. O komentarz poprosiliśmy również prezesa klubu. Cieszę się bardzo. Wierzyłem w Kubę i tutaj nie ma dwóch zdań. Jest to brat Marcela. Nie wiem, czy bardziej zmotywowany jeszcze od Marcela, a myślę, że talentem i sumiennością treningów przewyższa starszego brata. On po prostu wchodzi do ringu na wojnę, no i tę wojnę wygrywa. Jaworznianin na mistrzostwach wystąpi w połowie sierpnia. Pozostaje tylko trzymać za niego kciuki.